z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj profesor Wojciech Rypniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Wojciech Rypniewski, biochemik, biofizyk, wykształcony w Anglii po doktoracie w Cambridge. W 2000 latach wraca do Polski ze stałym swoim dorobkiem naukowym, wywodząc się z jednej z najstarszych uczelni świata, najstarszych i najlepszych, przyjeżdża do Polski, więc musi się w tym kryć jakaś tajemnica. Jaka to tajemnica? No taka tajemnica, że jakiś czas, no to ponad 20 lat żyłem za granicą i no przychodzi taki czas, człowiek naprawdę czuję, że musi wrócić do swoich korzeni. Pan wyjechał w 70-tych latach. Wyjazd nie był całkiem przypadkowy. Historia rodzinna, dziadek od Andersa. Ten tytuł programu jest taki zobowiązujący i teraz mogę się zastanawiać nad sobą, no bo ja w sumie jestem grzeczny, więc jakbym szukał jakiegoś pretekstu, dlaczego miałbym się tutaj być, no to mógłbym się powołać na przodków, którzy no byli też wśród nich tacy ludzie, którzy, jak to mówi się dzisiaj, potrząsali szabelką, rozrabiali. No i mój dziadek też taki był. On był zawodowym żołnierzem i kawalerzystą. Brał udział w kampanii wrześniowej w bitwie nad Bzurą w obronie Warszawy. Potem znalazł się w armii Andersa. Po wojnie znalazł się w Anglii. Długa opowieść, epopeja Andersowców, ale tu było inaczej. To nie było przez wschód, przez Sowiety, tylko przez niemiecki obóz, niemiecki Stalag, tak? Tak, on był w obozie, był tam chory, uciekł z tego obozu. Pomógł mu student, który przychodził go karmić. On był chory i student przychodził go karmić. I jednego razu student zostawił swoją czapkę, przyszedł w czapce, wyszedł bez. Drugiego razu przyszedł w długim płaszczu i zostawił tyle tego ubrania, że potem wyszedł razem z moim dziadkiem. Dziadek miał długi płaszcz, nie widać było, że ma wysokie oficerskie buty, więc wyszedł jako cywil. Znalazł się we Włoszech. I kojarzy się Monte Cassino, Bologna, tak? To... Tak, jeszcze po wojnie był we Włoszech, bo polskie siły były po wojnie jeszcze siłami okupacyjnymi, bo Włochy były pod okupacją, tak samo jak Niemcy. Nawet mamy zdjęcia, że mój dziadek jeszcze w 1946 roku jest we Włoszech w mundurze, a potem znalazł się w Anglii. Kolejna legenda, ukochany nasz generał, to Władysław Fander, z czeniem na Niemców nacierał. Pod Monte Cassino osiągnięty niemożliwe, krwi mocno wylane za barwy nasze ojczyste. W Rasikowskim ratujecie tysiące rodaków, świetnie przewidziane zamiar sowieckich hojdaków. Słusznie nagrodzone krzyż virtuti militari, bo nasi przodkowie tak ojczyznę szanowali. Dumny z pochodzenia i z tego za co walczyli, nie po to byle was na nich pluli i szydzili. Słuchaj tego młoda, nie coś po to se wzdychasz, to historia której nie znasz, a którą oddychasz. My walczyliśmy o szczęście narodu polskiego, o wolność. My wiemy, że dzisiaj naród polski jest z nami, wierzący w Boga, wierzący w sprawiedliwość, mający wiarę i nadzieję, ale rządzony jest przez komunistów. A komunizm to nie jest prawda. Komunizm to nie jest honor. Z takim dziadkiem nie było łatwo żyć w PRL-u rodzinie, ale nie tylko dziadkiem, także wujkiem. To jest kolejna rodzinna historia, która nas doprowadzi do tego, co pan robił w ostatnich latach. Mój wujek to faktycznie był już takim elementem bardzo wywrotowym. Chuliganem skrajnym. Skrajnie. Mianowicie w latach 51-52
wstąpił do organizacji zbrojnej Rzeczpospolita Polska Walcząca. To była całkowicie lokalna inicjatywa chłopców z Sobótki. Takich organizacji młodzieżowych wtedy było dużo, one powstawały jak grzyby po deszczu. Młodsi od swoich wyroków, jedna z publikacji się nazywała. Dokładnie, tak? My wciąż o nich mało wiemy, bo one były małe, lokalne, ale były i ci chłopcy no, chcieli obalić system czy ustrój komunistyczny siłą. No i skończyło się no, niewesoło dla nich wszystkich. Trochę było strzelaniny, potem się siły bezpieki zmobilizowały, wyłapały ich, trochę postrzelały. Jeden z nich był ciężko postrzelony, to go potem intensywnie kurowali, żeby można go było postawić przed sądem. No, mój wujek uciekł i ukrywał się gdzieś na Podhalu przez jakiś czas razem z dowódcą tej organizacji, ale potem też wpadł z czasem. No, jakie były skutki dla rodziny tego wszystkiego? No, skutki były rujnujące. Ja o osadzaniu przesłuchiwanego na odwróconym taborecie to słyszałem w domu, jak byłem dzieckiem. Na długo zanim o tym się mówiło publicznie. Także on dostał za swoje, przesiedział trochę, pracował w obozie pracy w Hucie Miedzi, w Wilkowie koło Złotoryi. Rodzina była objęta pewnymi szykanami i pewną inwigilacją. Ja w archiwach IPN niedawno znalazłem też teczkę z operacyjną z inwigilacji mojej mamy, która jako siostra tego wywrotowca również była objęta inwigilacją. I to w sumie trwało do lat 70. Także my trochę mieliśmy problemów. Mieliście pod górkę. Piszę list do ciebie, tato, nie wiem, który już z kolei. Zawalił nam się świat, płaczemy przy niedzieli. Brak nadziei, czas katuszy, bo nie wiemy, co się stało. Niby polskie wojsko nam ciebie zabrało. Zatykam uszy, gdy robią z ciebie potwora. Zdrajce, morderce, mówi o tym cała szkoła. Nie wiem, czy chciałbyś wiedzieć. Manifestowałem wolność, ale w celi muszę siedzieć. Dni mijają wolno, o tych lepszych zapomniałem. Bądź odważny, wiesz czym ja się kierowałem. Za prawdę i wartości to ostatni pojedynek. Zrobią ze mnie bandytę, proszę, nie wierz im synek. Ja za twoją wolność dzisiaj pewnie tu zginę. Naziści przegrali, lecz ta wojna nie minie. Za chwilkę wrócimy do historii. Są lata 2000. Pan wraca do Polski, to jest ta tajemnica, czyli ten rodowód rodzinny, andersowski, podziemny. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, jak pisał Stanisław Baliński. I po kilku latach jest Smoleńsk. Pan angażuje się w konferencje smoleńskie i zderza się z czymś niezrozumiałym dla naukowca z Cambridge. Jak to było? Opowiedzmy to. Tak, no ja z wykształcenia jestem biofizykiem. Troszeczkę liznąłem fizyki, ale mnie się wydaje, że nawet nie trzeba być fizykiem, żeby uświadomić sobie, że w sposobie, w jaki sposób, w sposobie jak była prowadzona to śledztwo tak zwane, w jaki sposób to było tłumaczone ludziom, no to jest w tym wszystkim jakiś straszny fałsz. I ja początkowo pamiętam dokładnie ten moment, kiedy się dowiedziałam, że zdarzyła się ta straszna katastrofa, ta tragedia. No, przyjąłem to chyba tak jak wszyscy, że spadł samolot, no, straszna tragedia, ale nie podejrzewałem tam niczego oprócz tego, że no, jakiś wypadek. Ale od początku ta narracja była moim zdaniem strasznie fałszywa. I jak zaczęły napływać informacje, jak to tam mniej więcej wyglądało, no to
no to, to sprawa była oczywista, że to jest nie tak, że to jest zupełnie inaczej niż się mówi, że no jak to jest? Mamy dla porównania taki przypadek jak atak terrorystyczny na World Trade Center 11 września w Nowym Jorku i tam te samoloty wbijają się w strukturę tych wieżowców, wchodzą jak żyletka w masło. Całe wchodzą, nie że tam się coś urwało, nawet... Przesłał pan tą grafikę, którą widzimy w tle, tak? Tak, koniuszki skrzydeł weszły, przebiły się przez te pylony konstrukcyjne tych wieżowców. A z drugiej strony mamy Smoleńsk, gdzie mamy wierzyć, że samolot uderzył w drzewo, urwało się skrzydło, po czym ten samolot rozpadł się na kilkadziesiąt tysięcy fragmentów, jakby był ze szkła, spadając na podmokły grunt i nie zrobił nawet dziury w tej ziemi, tylko kilka rys. Czyli na dawnych terytoriach sowieckich obowiązuje inna fizyka, inna, można powiedzieć. Zupełnie inna fizyka, inne prawa fizyki obowiązują. Zacząłem kontestować tę oficjalną wersję. Chcę powiedzieć o inicjatywie, takiej zupełnie oddolnej inicjatywie naukowców w Polsce, którzy to byli specjaliści, materiałoznawcy czy w ogóle fizycy. I oni no, widzieli też, że coś jest nie tak. I w ten sposób odbyły się cztery konferencje smoleńskie. To była inicjatywa zupełnie niezależna od kogokolwiek, zupełnie niezależna od podkomisji, której przewodniczył pan Antoni Macierewicz. To budzi moje duże emocje, dlatego że z różnych powodów. Z jednej strony mamy postawę tych naukowców, którzy chcieli dociekać tej prawdy. Profesor Piotr Witakowski, który był głównym organizatorem tych konferencji, wysłał listy do wszystkich polskich uczelni technicznych i do wszystkich wydziałów polskich uniwersytetów, które miały w nazwie technikę. Jak pan myśli, ile było odpowiedzi na te pisma? Tak, podejrzewam, że raczej odpowiedzi nie było. Zero odpowiedzi, nie było żadnego odzewu. Pan przyjeżdża jako naukowiec z jakąś określoną pozycją z Cambridge, tak, jednej z najważniejszych uczelni świata i spotyka się, zderza się pan z tą rzeczywistością nieprawdopodobną, tak? Nieprawdopodobną w państwie, które się uważa za wolne, niepodległe, które ma swoją historię, swoją tradycję. Co pan pomyślał o tym momencie, o tym, co się wtedy stało? To jest też bardzo trudne do zrozumienia. Każdy naukowiec, odbierając swój dyplom doktorski, składa przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się dociekać prawdy. To jest nadrzędna wartość, nadrzędny cel naukowca. No i albo coś to znaczy, albo nie. No, w każdym razie każdy jest do tego zobowiązany, każdy naukowiec. Dociekać prawdy. Patrzę i coś mi tu nie gra. Mam już dość patrzenia w ekran. Ktoś się boi nazwać rzeczy po imieniu. Nie jest tak. To jest nasz krzyk. Żądamy prawdy. Bądź się już poważni. Skąd się ten teatrzyk? Ten rząd już dość się zhańbił. To jest nasz krzyk. Żądamy prawdy. Bądź się już poważni. Chcemy poznać fakty, te raporty to bajki. Być może kawałek tej odpowiedzi będzie w kolejnym moim pytaniu, czyli pytanie o lustrację na polskich uczelniach. Pan się podpisywał pod apelami o tą lustrację. Dlaczego? Dlaczego? No, dlatego, że z tym komunizmem to naprawdę trzeba zerwać. Trzeba nie chodzi o to, żeby ludzi prześladować, zwalniać z pracy, bo zupełnie nie o to chodziło w lustracji. W przypadku środowiska akademickiego chodzi o to, że środowisko profesorskie to są ludzie, którzy no, są autorytetem. Niedawno mój kolega
rozmawiał ze mną i mówił, słuchaj, jak ja szedłem na studia, to myślałem, że profesorowie to są osoby kryształowo czyste, że to są ludzie nadzwyczajni, na pewno w sensie etycznym. A potem mówi, okazało się, że kilku z nich było kapusiami, donosiło na kolegów. No i teraz nie ma było lustracji. I teraz my nie wiemy oficjalnie. Oni uczą studentów, uchodzą za autorytety. Ja myślę, że ci studenci mają, choćby ci studenci, mają prawo wiedzieć, jakimi ludźmi są, byli ich mentorzy. Okazało się, że w świecie, w którym rządzi ten establishment akademicki, który znamy, pana postawa i postawa profesorów, którzy zdecydowali się brać udział w konferencjach smoleńskich, jest mniejszością i jest potępiana, traktowana w sposób, no jacyś nienormalni tak naprawdę. No tak, to jest mniejszość, ale myślę, że to jest bardzo ważna mniejszość w tym sensie, że oni tą swoją postawą jakby ratują honor polskiej nauki. I za to byli mocno atakowani. Ja przypominam sobie taką sytuację. Jest profesor Obrębski, materiałoznawca, wybitny specjalista w swojej dziedzinie, uznany międzynarodowo, który w najlepszej wierze przedstawia ekspertyzę w sprawie Smoleńska, później jest wzywany przez prokuraturę. W prokuraturze pan prokurator go pyta, czy pan profesor jest specjalistą od samolotów? Nie, mówi, ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, ja jestem z innej dziedziny. Jak chodzi o samoloty, no to latałem samolotami, w dzieciństwie się interesowałem samolotami, ale panie prokuratorze, ja jestem od czegoś innego. I, no i on składa w najlepszej wierze naukowiec, który ani nie jest, nie wiem, prawnikiem, ani nie jest małpą medialną, tak sobie powiedzmy, zeznaje w najlepszej wierze. Ja jestem od tego, jak się wygina metal, tak, blacha pod wpływem wybuchu, jak udowodnił profesor Obrębski, po czym naukowiec dużej klasy zderza się z barbarzyńcami medialnymi, którzy cytują, jakich to ekspertów zatrudnia konferencja czy zespół smoleński, ano takich, co w ogóle nie znają się na samolotach, nie mówią, że o tyle się znają, że latali samolotami, czyli jakiś dziwak, jakiś wariat zajmuje się Smoleńskiem. Każde badanie każdej katastrofy lotniczej wymaga wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Profesor Obrębski takim specjalistą jest. Podchodzi do prokuratora, jak należy podchodzić do przedstawiciela funkcjonariusza państwa polskiego i spotyka się z czymś, co no, nie mieści się w żadnych kategoriach funkcjonowania tego państwa, tak? Tak, on rozmawia w dobrej wierze. Specjalista próbuje wytłumaczyć niespecjaliście, o co chodzi. No i te jego wypowiedzi zostają zmanipulowane w taki sposób. Zresztą nie tylko profesor Obrębski, ale też te słynne parówki, które pękają. To były przykłady, żeby właśnie przedstawić w zrozumiały sposób sprawy, które są dosyć zawiłe. Albert Einstein powiedział, że jak nie potrafisz swojej babci czegoś wytłumaczyć, to prawdopodobnie sam tego nie rozumiesz. I więc tak trzeba mówić. Trzeba mówić najmożliwie najprostszym językiem. I tak właśnie robili ci naukowcy, którzy potem zostali obśmiani, ich tam słowa zostały wyrwane z kontekstu. W tych tam trzeciej, czwartej konferencji smoleńskiej to już nawet nie było mowy o tym, jak my tutaj mamy dyskutować z tymi oficjalnymi tezami. Już w ogóle nikt się nie zajmował tymi oficjalnymi tezami, które były ewidentną bzdurą. Po prostu już sprawa poszła dalej i dyskusja była o tym, co tak naprawdę się zdarzyło. Bo dyskusja naukowa powinna polegać, mówię jako profan dziennikarz, tak? Powinna polegać na tym, że przychodzi jeden pan profesor i mówi, moje badania naukowe wykazały na podstawie tych przesłanek takich i takich, to i to.
Panowie specjaliści z tej dziedziny, powiedzcie, jak to się ma do waszej wiedzy, wskażcie mi błędy. Jeśli wy mi wskażecie błędy, no to jest z pożytkiem dla mojej pracy jako naukowca. Przedstawiam, nie wiem, na konferencji, gdzie jest 100 innych naukowców, swoje tezy. Wskażcie błędy razem w imię, nie wiem, dobra nauki. Wskażemy jaka jest prawda, która jest celem, do którego my chcemy dojść jako naukowcy. A tu mamy naukowców, którzy przedstawiają w najlepszej wierze swoją wiedzę i mamy hejt. To nie tylko hejt, nie tylko fałsz, ale też niesamowita podłość, dlatego że mówić takie rzeczy, że generał wymusił lądowanie, albo że prezydent Lech Kaczyński też wymuszał, albo że jego brat też nakłaniał. To jest niesamowita podłość, zwłaszcza wobec tych osób, które przeżyły, te wdowy. Tu jakby powraca temat lustracji. W czasach PRL-u bardzo ciężko było zrobić coś istotnego w warunkach, jakie były w kraju, więc bardzo cenne było, jeżeli można było gdzieś wyjechać, chociaż na krótko. Bo wtedy na tym wyjeździe cokolwiek udało się zrobić, to po powrocie do kraju to było bardzo znaczące. I ci ludzie, którzy mogli skorzystać z takiego wyjazdu, bardzo szybko robili kariery naukowe, awans, bo ich dorobek zagraniczny w porównaniu z tym, co można było zrobić w kraju, był bardzo, bardzo cenny. No więc trzeba było złożyć wniosek o paszport. I czasami ten paszport się dostawało, czasami też była prośba, żeby przyjść na rozmowę do urzędu i tam jakiś taki z tych bardziej kulturalnych esbeków rozmawiał i... Oddelegowany na ten odcinek kultury i naukowców. No tutaj gdyby pan zauważył jakieś takie przejawy, że źle mówią o naszym kraju, to by pan nam powiedział, proszę tutaj podpisać. No i wiadomo, o co chodziło, żeby albo iść na współpracę, albo odmówić. Więc niektórzy podpisywali, niektórzy odmawiali. Ci, co podpisywali, wiedzieli, że dostaną paszport i będą mogli wyjechać. Ci, co nie podpisali, być może nie wiedzieli, czy dostaną, czy nie dostaną paszport. I to była ważna decyzja. I niektórzy podejmowali takie decyzje, niektórzy podejmowali inne decyzje. No i te współprace potem były jakie były, najróżniejsze były. Na przykład byli normalni kapusie wśród pracowników naukowych, którzy donosili na swoich kolegów, którzy też nadużywali zaufania swoich gości. Taki jeden przypadek, wyjechał mój kolega po fachu. W Stanach Zjednoczonych ktoś go zaprosił, on tam szperał po biurku swojego szefa po nocy, wykradał jego projekty grantowe, przekazywał polskim służbom, wykradł materiał biologiczny z laboratorium. To była cenna rzecz wówczas, bo to były pierwsze lata inżynierii genetycznej. I Amerykanie mieli już takie szczepy bakteryjne przygotowane do tych prac typu inżynieria genetyczna, a w domorodach jeszcze tego nie było. Więc on to wykradł, przekazał polskim służbom, te przekazały Sowietom, Sowieci zapłacili, on też dostał swoją dolę. Czyli takie już uwikłania naprawdę całkiem poważne. Pisał donosy na swoich kolegów, już zupełnie bez żadnych skrupułów. Przy okazji niektórym wystawiał piękne świadectwo, bo pisał o jednym też moim dobrym koledze, że to był element absolutnie wrogo nastawiony do naszej ludowej ojczyzny, bezkompromisowy. Założenie było swego czasu takie, że tam system, że sądowniczy sam się oczyści z czasem. No nie, to jest odwrotnie. Takie te zaszłości, takie skrywane, takie wstydliwe, to rośnie, doprowadzi do jakiejś degradacji, degrengolady. Na przykład Lecha Wałęsy, który czegoś tam kiedyś nie powiedział,
potem brnął i brnął i coraz bardziej musiał brnąć, żeby przykrywać te swoje wcześniejsze kłamstwa. I to urosło do groteski. I widać na jego przykładzie, jak to kłamstwo niszczy człowieka z czasem. To zło, ono nie zniknie, ono narasta. Tak jak Pan mówi, że ci starzy kontakty operacyjne, tajni współpracownicy, oni potem mają swoich wychowanków, oni im nie mówią, oni ich nie wychowują według tej szkoły esbeckiej, ale oni im przekazują swoje wartości. Zawsze jest tak, że jakaś... I stąd to milczenie uczelni technicznych po tym liście, tak? Chyba nie z tego. Ja nigdy nie byłem pracownikiem uczelni, więc nie wiem, nie chcę... Nie wiem, jak to tam wygląda w środku, ale to jest znaczące, że właśnie była ta cisza, że ludzie schowali głowy w piasek, że nie chcieli, może nie chcieli się narazić, może bali się, bo to jednak trzeba pokonać pewną barierę, żeby stanąć i powiedzieć, słuchajcie, mnie się to nie podoba. Jestem postacią na wskroś tragiczną, najtrudniejszego mu dokonał wyboru między obozem dla nieprawomyślnych, a honorami i łaską dworu. Obeznanemu w snach filozofów trudno jest mówić gwarą kaprali i nosić mundur, ale po trochu, co tylko można, trzeba ocalić. Inni odeszli, łatwa decyzja, zwłaszcza, że nikt ich o nią nie pytał, lecz trudno, tego wymaga ojczyzna, rzecz niepodzielna i jednolita. Ja wiem, ja także z wami marzyłem, dałem się ponieść mglistym mirażom, lecz tylko siłą zwalczymy siłę i zadepczemy groby, gdy każą. Wracamy do pana historii. Dzieciak z Kamiennej Góry, Sudety, z rodowodem kresowym, rodzinnym, jak to było? No, tak to było, że ci, co żyją w Sudetach, na Dolnym Śląsku, czy ogólnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, no to nie zawsze są skądinąd. Moja mama urodziła się w Stanisławowie. Mój dziadek, ten, o którym była mowa, on pochodzi z Buczacza. No myśmy tam, moja rodzina wylądowała tam po wojnie. Ja już wyrosłem w Kamiennej Górze. Miasto jak miasto, 20-tysięczne, pięknie, spektakularnie położone w środkowych Sudetach. Można tam jakby tak wrosnąć w to. Ja jestem, uważam siebie za sudeckiego górala. Polskiego górala sudeckiego, pierwszego pokolenia, czy tam prawie pierwszego. Pan maturę zdawał dwa razy, bo po maturze pan znalazł się właśnie w Anglii. Jak to było? Tak, ja zdałem maturę przed wyjazdem w Polsce i potem w Anglii wylądowałem. No i miałem tą polską maturę. Angielskie uczelnie, to tak było tak, że one honorują polskie matury. Tylko nie wiadomo było, jak przetłumaczyć, powiedzmy, taki stopień oceny na polskim świadectwie na oceny angielskie. Poza tym nie znam języka angielskiego, także ten pierwszy rok poświęciłem na naukę języka. Poszedłem... No jak wszyscy wtedy, tak? Tak, tak. Potem poszedłem do... Ruskiego uczyć. Tak, tak. No właśnie, ja bardzo chciałem się uczyć angielskiego, ale nie bardzo było nie było nauczycieli. I potem zdawałem angielską maturę i już normalnym trybem dostałem się na angielską uczelnię. Jak chłopakowi z Kamiennej Góry udało się zrobić karierę naukową? York, później Cambridge. Wysokie progi dla chłopaka z PRL-u. Były problemy, bo ja byłem całkiem naiwny, jeżeli chodzi o... Ja wiedziałem już, co ja chcę robić. Wybrałem sobie kierunek,
Natomiast zupełnie nie wiedziałem, które uczelnie mógłbym wybrać. Poszedłem do posła w ramach jego dyżurów poselskich i zapytałem go, którą on mi poleca uczelnię, bo musiałem... Nie do posła Polaka, posła angielskiego. I on mi doradził, bo tak się szczęśliwie złożyło, że on był w gabinecie cieni odpowiednikiem ministra szkolnictwa wyższego. Także bardzo dobrze trafiłem, tak z głupia frant. No i dostałem się potem do tej uczelni, którą on mi wskazał. To był Uniwersytet w Yorku. Tam wystudiowałem biofizykę. I w trakcie tych studiów już potem też wiedziałem, co chcę robić dalej. Miałem takiego mentora, który co jakiś czas tam zapraszał mnie na rozmowę i pytał mnie pod koniec tych studiów, co ja chcę robić dalej. Ja mu powiedziałem, że chcę robić doktorat z krystalografii białek. No to on mówi to bardzo dobrze. Sam był krystalografem, profesor Michael Wolfson. To bardzo naprawdę jeden z moich mentorów. Ale wiesz co, jak chcesz, już wiesz co chcesz robić, to staraj się iść do takiego najlepszego miejsca na świecie, gdzie się to robi. I właśnie polecił mi to laboratorium w Cambridge. No i tam się dostałem, też w trybie już konkursowym, ale za jego dobrą radą. Chłopak z PRL-u, z dziadkiem Andersowcem, pojawia się na Cambridge. Jak to było? Ja prawdę mówiąc, tak to brałem to jak leci, bo nawet nie byłem taki świadomy, że dzieje się coś w sumie nadzwyczajnego. To by mnie może nawet krępowało, jakbym sobie to w pełni uświadamiał. To miejsce, to laboratorium, które się nazywało MRC, LMB, że to jest takie miejsce, które jest moim stałym punktem odniesienia. Czyli później w życiu, jak mamy jakąś sytuację, oceniamy... Na przykład Smoleńsk. Tak, cokolwiek, to się zastanawiamy, jak to tam by było traktowane. Albo osoby, jeżeli się mamy jakiś dylemat, to też odwołujemy się do osób, które były jakimiś mentorami naszymi. I ja takich mentorów mam. I tak się składa, że większość z nich jest właśnie z tamtego miejsca, z tamtego laboratorium. To naprawdę było nadzwyczajne miejsce. 65 noblistów z Cambridge, tak wyczytałem w internecie. Żadna uczelnia nie może się poszczycić większą ilością noblistów. Jak to była, jaka była ta formacja Cambridge, z kim tam się pan spotykał? To miejsce wyrosło z takiej małej grupy ludzi, która po wojnie pracowała w takim baraku, drewnianym baraku, który stał przy głównym laboratorium. I oni zajmowali się właśnie, oni rozwinęli technologię krystalografii. Szefem był Lawrence Bragg, który zapoczątkował te badania, rozwinął teorię, a potem przyciągnął takich ludzi jak Watson i Crick, Perutz i Kendrew. Watson i Crick rozwiązali strukturę DNA i wcześniej nie było wiadomo, w jaki sposób materiał genetyczny w ogóle funkcjonuje, w jaki sposób jest przekazywany. I dopiero po tym, jak rozwiązali oni strukturę tej cząsteczki, to wszystko stało się oczywiste. I to samo zrobili Perutz i Kendrew dla białek. Ci ludzie dali podwaliny pod tą całą technologię. Oni wszyscy dostali Nagrody Nobla, po czym Anglia zrobiła taką właśnie ciekawą rzecz w swojej polityce naukowej. Ona im dała jak najlepsze warunki. Dali im możliwość rozwoju, zatrudniania ludzi, pieniądze, zero biurokracji. Do dzisiaj w tym laboratorium tam jest chyba najwyższy współczynnik noblistów na metr kwadratowy. I też atmosfera tego miejsca była nadzwyczajna, bo tam można było iść na kawę. Wszyscy szli w określonych porach
zostawiali wszystko, szli na kawę, potem szli na obiad, potem szli na popołudniową herbatkę i można było w tej kantynie rozmawiać o wszystkim, można było się też przysiąść do najlepszego specjalisty w danej dziedzinie i rozmawiać o swoim problemie. Nie było żadnych takich barier, że tu profesor, tu noblista, a tutaj jakiś doktorant. To było celowe, celowa polityka. Wytłumaczmy dla zwykłych ludzi, jak pana dziedzina, pytam z pozycji profana i barbarzyńcy, jak pana dziedzina wpływa na dzieje ludzkości, jak pchacie tą ludzkość do przodu, o co chodzi? No chodzi o to, że my składamy się z bardzo skomplikowanych cząsteczek, ogromnych. I tak jak powiedziałem, nie możemy jakby wytłumaczyć ich właściwości, nie znając ich struktury. Więc to, co ja robię, cała krystalografia, no to jest technika, która nam, to jest niesamowite narzędzie do właśnie rozwiązywania struktur, poznawania trójwymiarowego kształtu tych ogromnych, skomplikowanych cząsteczek. A dlaczego to jest ważne? No bo na przykład mamy bakterie, które no, są patogenami, wywołują jakąś chorobę. Potrzebujemy leku, coraz bardziej potrzebujemy nowych antybiotyków. No jak te antybiotyki powstają? No powstają w taki sposób, że dzisiaj robi się, projektuje się jakąś cząsteczkę, która będzie wiązała się z jakimś białkiem, które pełni jakąś bardzo ważną funkcję w tej bakterii, w tym patogenie. I blokuje to białko. Zatem blokuje funkcję życiową tej bakterii i ona umiera. I to jest antybiotyk. Osiągnął pan te sukcesy naukowe, 80 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, 4,5 tysiąca cytowań. Przyjeżdża pan do Polski i funkcjonuje jakoś w tym polskim świecie naukowym. Nasuwa się też pytanie o emigrację i powrót, tak? Dylemat, który stoi przed wieloma zwykłymi Polakami dzisiaj. Jak to wszystko się stało, jak było z tą decyzją o powrocie i jak wyglądał powrót do polskiego świata naukowego? Będąc w Stanach, wymyśliłem sobie, że no, a może by tak przyjechać do Polski na rok chociaż, bo dłużej to nie bardzo miałbym co robić, bo to, co robiłem, wymagało określonych warunków, których w Polsce nie było. Ale żeby tak zacząć jakieś projekty, żeby znaleźć ludzi do współpracy, to rok mógłbym być. Tak sobie wymyśliłem. I tak się złożyło, że ten nasz poznański Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, no był tym miejscem, właściwie jedynym miejscem, gdzie ja mogłem tutaj zahaczyć się i robić to, co robię. Cały czas dążyłem do tego, żeby wrócić, bo jednak widocznie tak mam, że ciężko mi było żyć na Zachodzie. I prawdę mówiąc, to nie tylko ja tak mam, bo wszyscy Polacy, jakich w życiu spotkałem za granicą, to są wszystko ludzie rozdarci. Niektórzy przyznają to otwarcie, niektórzy to wypierają. Niektórzy mówią, ja tam się nie oglądam za siebie, idę do przodu, ważna jest przyszłość, ważne, żeby, co tam moje dzieci może, o wnuki już nie mówią po polsku, ale ważne, żeby byli dobrymi ludźmi, reszta jest nieważna. Ważna jest i moim zdaniem ta moja decyzja, żeby wrócić do Polski, żeby jeszcze moje dzieci, które były jeszcze małe, mniejsze lub większe, ale w wieku szkolnym, żeby one jeszcze zżyły się z tą samą kulturą, w której ja wyrosłem. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, że i też Polacy, którzy wyjechali, może jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, jeżeli nie są tam długo, ale z czasem myślę, że te sprawy będą nabierały dla nich większego znaczenia,
Więc nie zamykajcie sobie dróg powrotu, nie odżegnujcie się, nie mówcie, nie wrócę, tu mi dobrze, tutaj mam perspektywy, w Polsce też są perspektywy, ja to widzę po sobie, ja współpracuję z młodymi ludźmi. Jedną z rzeczy, która jest tutaj naprawdę wspaniała, to, że nasi młodzi ludzie są, no, są naprawdę nadzwyczajni. Odrodziły się w młodym pokoleniu też tradycje dziadka, tak? Tak naprawdę tych ludzi, to nie jest większość, ale jest to najbardziej aktywna mniejszość ludzi, dla których historia stała się ważna, tak? Dzisiejsza młodzież właśnie, ja pamiętam jakieś, nie wiem, 20 lat temu ludzie pytali młodych ludzi, co dla ciebie jest ważne, czy Polska, czy za granicą, oni mówili, że wszystko jedno. Taki widziałem taką sondę telewizyjną, bo chyba taka była wtedy, taki był trend. Natomiast dzisiaj to jest naprawdę budujące, że widzimy taki, młodzi ludzie pytają, dlaczego nas w szkole nie uczyli o wielu tych rzeczach ważnych, to co było po wojnie jeszcze w Polsce. W ogóle w programie szkolnym moje dzieci mówiły, tatuś, 3 razy Mezopotamia. To jest bardzo budujące, że nawet młodzież oddolnie, no, ci kibice, oni się sami wyedukowali w pewnych sprawach historycznych. Co się w Polsce działo w czasach XX wieku, przed wojną, po wojnie. Czyli siła magnetyzm tego wszystkiego, co się wydawało, nie wiem, bo ja tu żyłem w tym czasie w 90-tych latach, także że to już jest zapomniane, że zupełnie następuje moda na co innego. Nagle okazało się, że to powraca w jakiś sposób, jest jakaś taka, ta krzywa się zagięła, szło to w innym kierunku, po czym nagle magnetyzm właśnie świata dziadka Andersowca zaczął na to z powrotem oddziaływać, tak? Tak, tak, powraca i bardzo dobrze, że powraca. Potem w tych latach już 90., 20., to w ogóle nie było II wojny światowej, w ogóle się o tym nie mówiło. A dlaczego? No co, żeby nie drażnić naszych sąsiadów? A co to za w ogóle mowa nie drażnić? Codziennych znowu mi zaprząta głowę. Chciałbym jej wiernym być i o niej śnić i myśleć o niej. Nie działać nic innego, jak już mamy względny spokój. Nie czekam do pierwszego, nie palimy na 5 osób. Ciągle na tło, maile, telefon, posty. Rap biznes wjechał bardzo, prywatnie też na prosto. Szukam ciągle czasu, na chłodno zebrać myśli. Bo w głowie jedno hasło zamiast liści. No jest historia taka, jaka jest. Musimy z nią żyć, musimy być jej świadomi. Także takie programowe niemówienie o czymś, oni jakby rzeczywiście już nie mają tego obciążenia PRL-em. Młodzi polscy naukowcy patrzą na swoich zagranicznych kolegów jak równi z równym, są biegli w języku, nawiązują współpracę. Miło w ogóle popatrzeć na to, jak się polscy młodzi naukowcy znajdują w takim środowisku międzynarodowym. Bardzo pozytywna zmiana, że kiedyś to jeszcze każdy chciał wyjechać, bo wiedział, że tutaj ma kiepskie perspektywy. Dzisiaj naprawdę ludzie nie chcą wyjeżdżać. Znaczy chcą pojechać, zobaczyć i wrócić. Już nikt tak na bardzo nie chce jechać, a jak już, to może nawet niedaleko, nie do Stanów, tylko może gdzieś tutaj Skandynawia, może Europa Zachodnia i wrócić. Jako Polak z rodowodem andersowskim wrócił pan do Polski i trafił do polskiej nauki, Polska Akademia Nauk, świat profesorów polskich raczej myśli o polityce coś
innego. Bardzo często jak się pan tu odnalazł, jak to było? Bardzo dobrze się odnalazłem. Raz, że ja czułem, że byłem takim, no, trochę precedensem. Też jeżeli chodzi o moją pracę, to nie było z mojej strony jakieś poświęcenie, że teraz no, będę się męczył. Nie, w ogóle tego nie ma. Jeżeli popatrzeć na to, co robię, dorobek taki tam coroczny jakiś jest, tego w ogóle nie widać tego momentu, kiedy ja przyjechałem do Polski. Robię to, co zawsze robiłem. Mogę nawet powiedzieć, że rozwinąłem się, no, zdecydowanie rozwinąłem się naukowo właśnie w Polsce, bo jestem teraz, już mam grupę badawczą, jestem kierownikiem zakładu, mam bardzo fajnych współpracowników, robimy bardzo fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o moich kolegów, no tak jak mówię, od początku bardzo byłem serdecznie przyjęty. Mój rodowód taki no, prawicowy, czy no tak się składa, że jestem w mniejszości, ale to w ogóle nie ma znaczenia, bo nie wiem jak jest gdzie indziej, ale w moim środowisku... Pewnie na humanistyce bywa trochę inaczej, jak wiemy z doświadczeń. Możliwe, tak? Ale ja nie doświadczam tego. W moim środowisku nie spotkałem mnie żadne przykrości, żadne szykany. Pewnie warto tutaj wrzucić rzecz, może słabo przez ludzi kojarzoną, to jak wyglądają w Polsce badania naukowe, bo uniwersytet się kojarzy głównie z dydaktyką zwykłemu człowiekowi, z uczeniem studentów, dydaktyka, a badania naukowe, na które no, wiele państw przeznacza, czyni z nich swój priorytet. Jak to wygląda w Polsce? No w Polsce to wygląda tak, że trochę tak nauka polska poszła w dwóch różnych kierunkach, bo uczelnie poszły w kierunku dydaktyki, to taki na coraz to większą skalę. Mamy mnóstwo nowych budynków betonowych na polskich uczelniach. To wynika z tego, że pieniądze szły za studentem. Im więcej studentów, tym więcej pieniędzy i nauka, znaczy uczelnie się niesamowicie rozrosły. Jednocześnie ten nacisk na dydaktykę odbił się na badaniach naukowych, bo uczelnie powinny robić jedno i drugie. Jak się finansuje głównie to jedno, no to nie ma siły, to musi się odbić również negatywnie na tym drugim, więc to tłumaczy, dlaczego no, polskie uczelnie są tam, gdzie nisko są. Nisko w rankingach, tak? Nisko w rankingach międzynarodowych. I muszę powiedzieć, że no, ja mam duże szczęście, ja pracuję w bardzo dobrym instytucie naukowym. My naprawdę robimy to, co się robi na świecie albo i lepiej. Robimy to dużo taniej. Muszę powiedzieć, że poziom finansowania nauki w Polsce jest karygodny od początku, tak? To jest około 0,5% PKB, jeżeli i nie więcej. Jak pamiętam, była sprawa w 2008 roku, kryzys, trzeba było szukać oszczędności i ówczesny premier Tusk pytał ministrów, kto ile odda ze swojego budżetu. Zdaje się, że najwięcej oddała minister odpowiedzialna za naukę. Minister Kudrycka, tak? Tak, tak. Również nasi ekonomiści, tak? Ja pamiętam wypowiedź profesora Balcerowicza, który mówił, wręcz stawiał tezę, że a po co w ogóle inwestować we własne badania, jak można kupić gotowe technologie na Zachodzie. No, ale kupić za co? Za naszą tanią siłę roboczą z tego, że kopiemy szparagi gdzieś tam? No nie. Każdy rozwinięty kraj inwestuje w badania naukowe, bo wie, że to się opłaca. My jesteśmy tak wypuszczeni, że my robimy całkiem dobre prace bardzo tanio. Kiedyś przyjechał z Japonii gość, profesor i to taki zwyczaj jest, że wygłasza seminarium, potem ludzie zgłaszają chęć porozmawiania z nim. On przyszedł do mnie, do biura i mówi tak, ile masz lat, jakie jest twoje stanowisko, ile masz pieniędzy? No to ja mu powiedziałem. A on mówi, co, tyle pieniędzy, ale to co? To na cały instytut? Ja mówię tak. A,
Mówi, to ja mam tyle na swoją grupę badawczą. Ale tego nie widać po naszych publikacjach, bo my robimy naprawdę dobre rzeczy, robimy to nadzwyczaj tanio. Trzeba nam po prostu dać więcej pieniędzy na nasze badania. Stulecie niepodległości, ta Polska powinna ten swój status niepodległościowy podkreślić, także w nauce profesor Wojciech Rypniewski był dzisiaj w wywiadzie z chuliganem, chuligan naukowy, nie podpadający pod standardy różnych rzeczy złych, które dzieją się także wokół środowiska naukowego. Ciekawa opowieść, emitowana tuż przed Bożym Narodzeniem. Dobrych świąt, wielu dobrych polskich chuliganów w przyszłym nowym roku również, którzy zmieniają mentalnie polskie społeczeństwo i to także, co pokazywane jest w mediach. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.